Siema, ze strony to jest nasz 315 odcinek. Lecimy z intrem i z dalszą częścią odcinka. Dobra. Teraz mi przerwał. Widziałem od nowa. Super. Teraz widzę chociaż, czy mi się nagrywa audio, bo mam przesunięte trochę. I no, wszystko działa fajnie, widzę, czy mi się nagrywa, czy nie. Tu mocno widzę, że nagrywa mi się audio. I chyba niedużo, czekaj, tu jest 40. No tak niedużo. Zobaczymy w premierze, jak będę montował te odcinki z głosem. Jak tu będzie szło kierunkowo, czekaj, jestem do końca? Nie byłem do końca wsunięty. Dobra. Nadzieję, że dużo zrobimy w tym odcinku. 7 minut poszło tam, to się tempo zaczął szczekać chorenie i no, przerwą mi. Jakby nie mam nic zesła, ale no, przerwą mi szczerze. I muszę od nowa nagrywać. Ale dobrze, że jakby widzę te wykresy tego mojego mikrofonu. Co się dzieje i tak dalej, więc dla mnie to jest spoko, bo wiem, czy wiem, czy mi działa mikrofon, czy mi nie działa. Takie rzeczy już software'owo. Ale że działają, jakby mi nagrywa głos, bo widzę te. I nie wiem, ile będę musiał uciąć jeszcze, bo musi nagrać te 20 minut odcinkę, zmontować, zacząć montować w premierze. I no, i wtedy się dowiem tych sytuacji takich, jak to wyszło. Ale szczerze, jak dla mnie, jak to bym powiedział teraz, no to dla mnie przejście z tego takiego jednego ścieżkowego nagrywania na takie te dwa, no to dla mnie to jest niebo, tak naprawdę, bo mogę powiedzieć, że teraz to jest powoli, no nie profesjonalne nagrywanie, ale jest jako takie mocne, bo takie no... Chyba tam będzie mi gadał. No. Można powiedzieć... jak to jest tak rozwiązać taką sytuację, że... Po prostu... Teraz u mnie to nagrywanie jest fajne, bo mam ścieżkę własną z audiem, ze swoim głosem, gdzie mówię. I powiedzmy odcinek, jako odcinek, bo to nie jest chyba 3 sekundy, jest około opóźnienia, gdzie będę musiał usunąć. Z mojego głosu, głosówki, z 315 odcinka, no to nie jest jakby takim złym wyborem, bo... No, nieco zaczynamy, bo jakby... Mogę szczerze powiedzieć, że jakby jest to dla mnie jakimś no przejściem na wyższy poziom, bo jakby nagrałem swój głos innym programem i widzę te wykresy, jak tam działa. Tak naprawdę teraz wiem, czy coś się nie popsuje, czy coś się popsuje, takie rzeczy wiem, czy mi słychać, czy nie słychać mnie. I widzę, jak mi odcinek leci, jakby na... w tym na OBS-ie i widzę, jak mi tutaj czas w tych tam milisekundach leci z nagrywaniem mojego głosu. Szczerze, innego programu teraz nie zamieniłbym, bo jakby wiem, czy mi się nagrywa głos, wiem, jak mi te idą takie zatem, mogę później to montować ze swoim głosem, to jestem w MP3 akurat wtedy się nagrywa, ale już kurna takim rozwiązaniem, że leci to w lepszą jakość, bo osobno będę operował ścieżką głosową, osobno ścieżką z Minecrafta, gdzie może być opóźnienie w kamerkowe, ale jeżeli będę wiedział, ile dwa film, ile będzie mnie ten jakby głosówka trwała i to pasować do tego, to chyba nie powinno być opóźnień. Zobaczymy szczerze, ale chyba nie będzie mocno. A jeśli jak będę chciał, powiedzmy, sobie mikrofon zmienić, no to takie rzeczy to już
Mogę powiedzieć, czy to już będą drugorzędne? Czy drugorzędne, czekaj. Pierwszorzędny jest komputer, bo ja muszę sobie go ulepszyć, bo sorry, ale mam jakby już. Stawa Achillesową najbardziej jest tutaj procesor. Czterodzeniowy, no dobra. Byłem na początek super, ale teraz no to już taki w blaku jest, bo już jego moc się zaczyna kończyć powoli. A ten, szczerze, jesteśmy już coraz bliżej, a to będzie jeszcze, że bardzo duży dom, gdzie będzie magazyn, osobny dom, no coś takiego wymyślimy, spróbuję. Jakby mamy odcinki, jakby mnie ten sezon nie śpieszy na zabicie smoka, mógł powiedzmy sobie tutaj budować, bo mnie on jakby nie śpieszy, że dobra, muszę już kończyć go. Pomyślę, bo buduję i będę po prostu myślał dalszy plan, może o budowaniu, jakby budując z wami, mogę sobie z wami jakby wybić, co buduję. A z drugiej strony, co robię na spotkanie, to ja nie wiem. A po drugie, możecie powiedzmy, mogę z wami sobie po prostu porozmawiać. Normalnie, spokojnie porozmawiać z wami i tak dalej. Wy sobie po prostu te odcinki oglądacie. Ja wiem, jaka jest tutaj aktywność. Czego bym nie zrobił, to YouTube będzie te ucinał zasięgi takie, no, nie powiem, że nie. No 10% to na kanał, gdzie mam 820 subów, no to jest to takie ucięcie mocne trochę, bo ucina trochę mocno mi zasięg, nie powiem, że nie, bo mogłoby być więcej, ale niektórych może nudzić ten Minecraft. I możemy sobie po prostu porozmawiać, jakby mi zależało. To już tym na tym odcinku byśmy poszli na smoka, bo mi zależało na przechodzeniu, no to a tutaj ja tym się nie kieruję bardziej, bo dobra, przecież żeby zakończyć powiedzmy taki sezon, gdzie możemy powiedzmy sezon, to jest ósmy? Już? Tak, to jest już ósmy. Czyli to byłby wtedy nie ósmy, tylko dziewiąty? Czekaj. To jest chyba ósmy sezon, tam. No tak, sezon ósmy, no tak, dobra. Ale no. Jakby 8 minut znowu jest. Czekaj. Nie jest taka duża różnica. Wiem, że będzie duża. A ja widzę, jak mi ten wykres leci, gdzie to nagrywa się tak ten głos mój. Ale spoko, szczerze. Teraz, czy miałbym powrócić bez programu i tak dalej? Nie, nie powróciłbym, bo jakby widzę wykresowo jakby jak to można powiedzieć? Znaczy, że widzę, że mój głos się nagrywa. Ja tu mam tak jakby osobno mocno. Gdzie mam powiedzmy osobno audio nagrywające się, osobno ścieżkę z Minecraftem, z intrem. Jakby wiem, gdzie mam taką granicę tego, co robię. Jakby mam tu taką trochę granicę, ale granicą nie jest jakiś taki problemem, bo jakby no zaraz mi 6 wytrzymałości, czy że to zetnę? Tam zetnę, kurna. Wykopię, nie zetnę, halo, to nie drzewo Minecraft. No jakby po prostu, jak to mam tak powiedzieć, bo jako montujący, no to mam osobną ścieżkę. Okej, mam osobną ścieżkę, gdzie mogę sobie montować ten. Mogę tak zrobić, że powiedzmy jak jest Minecraft za głośno, to sobie powiedzmy przyciśnę na minus 10, minus powiedzmy 1. A po prostu zapodgłośnię głos swój, gdzie głos jest osobno nagrywany, a ścieżka osobno. Dla mnie jest takim dużym plusem, bo jakby wiem, co mówię. Bo mam czas, gdzie nagrywam sobie swój głos i gdzie nagrywam grę. Mam te osobne te takie tem, gdzie mam troszeczkę Minecrafta, widzę na OBS-ie i troszeczkę audio. I powiedzmy kończąc odcinek, no to dobra, pożegnam się z wami. Ja tutaj zatrzymam nagrywanie, tutaj mam, powiedzmy, że muszę zatrzymać mocniej, to muszę kliknąć tam. Zatrzymanie, ile mi tam sekund doszło z przodu, to usuwam tyle sekund. Później to sprawdzam. Dla mnie to nie jest jakimś, nie wiem, wielkim problemem, bo mówię szczerze,
gdzie mam teraz ułatwienie takim, że jakby mam osobną ścieżkę, nie muszę ścieżać Minecrafta, bo może być na full powiedzmy, a wy będziecie widzieć to inaczej, bo powiedzmy, nie wiem, mogę wam powiedzieć, że mikrofon jest oddalony daleko ode mnie jakby, to nagrywa się audio, to wszystko. Ja tu po prostu powiedzmy później podgłaśniam do jakiegoś stopnia, gdzie było głośno, gdzie było cicho. Dla mnie to, co teraz robię, no to jest dla mnie cud malina, bo mogę jeszcze powiedzieć, jeżeli ktoś chce też nagrywać i tam, no to nie wiem, dla początku nie jest takie ważne, ale dla mnie to teraz jest jakby przejściem takim, bo jakby wiem, co się nagrywa, mój głos, wiem, ile trwa mój głos już i jakby dodając ścieżkę powiedzmy do programu montującego, to mam ścieżkę osobną, tą, i tam operuję głosem, gdzieś za cicho, gdzieś za głośno operuję i wtedy niszczam główne ścieżki Minecrafta, powiedzmy, że z Minecraftem od razu, bo nie mam jak tego złączyć ten OBS, bo wytrzony jest mikrofon generalnie w OBS-ie, więc dla mnie to jest mocnym, ale to mocnym jakby, nie wiem, wystrzelam, bo bym powiedział, że to jest bardzo fajne, bo jakby mogę tak dużo gadać, ale myślałem, że dobra, nie potrzebuję, będę po prostu musiał głośno gadać, ale nie, mogę swoim głosem gadać, ale to będę po prostu podgłaśniał, bo mam osobną ścieżkę, dla mnie to jest jakby coś zarąbistego, nie powiem, że nie, bo jakby nawet na te wydać miesięcy czy coś, no ja chyba rocznie mam, nie wiem, nie pamiętam teraz, ale jakby nie wiem, jak to mogę wam opisać, bo niektórych to jest jakby dobra, wydałeś, no to masz jakby niektórzy, którzy nawet zaczynają, jakby coś takiego spróbowali, to jest coś lepszego, bo mam osobno audio, gdzie mam swój głos osobno, mogą dostosować tym, że dobra, mówią tak, jak mówią, a to się zajmuje później w montażu. Jeżeli no nie, no to nie namawiam niektórych, którzy tam, tylko jak ktoś by chciał, bo dla mnie to teraz, to co zrobiłem, no to jest mocnym jakby przejściem z takiego, gdzie to robiłem, na wszystkich dużo, na dużych odcinkach, na dużo, ja to wszystko robiłem, na takie przejście, bo jakby jest dla mnie jakbym trochę ułatwieniem, albo jak jestem za cicho, powiedzmy, gadam, gdzie normalnym głosem teraz gadam, no to jakby to nie jest jakimś problem, bo chcę to powiedzieć w programie, bo mam osobną ścieżkę, gdzie to się zajmuje, czy widzę, gdzie na ilu jest na minus, gdzieś 15, 12, dobra, nie jest tak na głoś, ale się montuję, to takie nic się nie zdaje, bo jakby mam głos, muszę przyciąć w momencie powiedzmy takim, że jak rozpocząłem nagrywanie, to pierwsze zacząłem rozpoczynanie głosu, nie odzywałem się, tylko tam było słychać klikanie myszki, no to powiedzmy to fitne. I będzie powiedzmy to jeszcze jakieś kurcie, już zacząłem rozmawiać z wami, ten odcinek się zaczął i tak dalej. I to jakby zostaje wytnięte, powiedzmy końcówka, gdzie powiedzmy no będzie, no można powiedzieć, że no, muszę tyle usunąć, bo powiedzmy końcówkę się inaczej nagrała, nie końcówkę. Jakby włączam nagrywanie, no to tutaj mi przestanie już nagrywać, ale głos mi nie przestanie nagrywać, czyli muszę jeszcze go uciąć w momencie takim i nie jest to problemem, jakby mówiąc to szczerze, to nie jest jakiś taki problem, gdzie można po prostu fajnie zacząć nagrywać, bo jakby nawet nie mówiąc prawdę czy nie tam, ale siedzisz na tym, no. Po prostu mógłbym szczerze powiedzieć, mnie jest takim trochę ułatwieniem, bo nie muszę się martwić, że dobra, za głośno Minecraft, że muszę go ściszyć od razu w następnym odcinku, nie muszę martwić się, bo jakby nagrywam osobno głos swój, więc dla mnie to coś takiego jest mocno wow, bo
Jakby nie muszę się martwić o to, że przez na odcinku jestem za cicho. Nie muszę się tego martwić, bo jakby widzę głośność tego wszystkiego i mogę to sobie w montażu normalnym to zaimplementować, że potrzebuję podkreślić ten swój głos i to tyle. Dla mnie to jest bardzo pomagające. Powiedzmy dużo się nagrywam, czy dużo. Powiedzmy albo jak dużo nagrywam, albo jakby staram się, no to to jest jakby takim to jest takie pomocne, bo mogę tutaj mam jest nie wiem, 4 chyba sekundy dodatkowo jest niedużo. Czy tam 5, gdzie to utnę i później dodam, powiedzmy tam sprawdzam, to wszystko. To jest jakby jakby miałby to podsumować. Jak którzy chcą tak samo nagrywać, no to polecam szczerze. Jeżeli nie zależy, no to sobie tego nie kupuj, powiedzmy, po prostu. I ten. Dla mnie to jakby jest dobre, bo mam wtedy świadomość tego, że że jak nagrywam swój głos, gdzie jak dla mnie, gdzie muszę sobie później odsłuchać, no to jakby nie martwię się, bo tak jakby na no jak teraz nagrywam, no to dźwięku nie ma nagrywającego się, powiedzmy, w OBS-ie tego, co mówię. Tylko po prostu jest w tym programie, to później wsadzam do programu montującego. W programie montującym to już zamieniam, no to wszystko, żeby to było w jednym odcinku, jako jeden odcinek, no to jest to dużym jakby rozwiązaniem, bo nie wymaga się już od jakby wtedy jest zmienność taka, że mam osobno swój głos. Osobno swój głos mogę słyszeć. Osobno, powiedzmy, na odsłuchu, jak miałbym mikrofon, no to wtedy miałbym w słuchawkach. Rozumiem, jakbym z słuchawkami był. Ale na razie nie używam słuchawek, bo nie mam jakby to, co pokazywałem, no to to jest jakby to, co chcę kupić, no to jest trochę drogie, bo do Series S chcę kupić te siódemki białe. Bo akurat są jakby ładne, ale z drugiej strony jakby mają dobrą dźwięk i niby nie bolą mnie uszy po prostu, bo lubię jakby nie, że one to ociskają, tylko one są nauszne, po prostu takie ten. Wiecie, o co chodzi, ale no. Szczerze, teraz jest 17 minuta, gdzie niedługo kończymy odcinek, bo zostało nie jakby czasu jak lodu nie ma. No to jest czas jak lód, bo szybko płynie lód, szybko się rozstawia, no to dobra. Podsumowując to, co mówię, a mnie program jest super, bo szkoda, że o tym nic wcześniej nie pomyślałem, really, bo teraz robiąc, no to dla mnie to jako niebo i ziemia, bo teraz nie muszę się martwić, bo jak powiem to za cicho, lub będę po prostu, ten głos będzie mój za cichy, gdzie mówię. Tak, bo to głośno. Osobnej ścieżce, bo mogę mieć takie prawo. I dla mnie to jest, nie wiem, dla niektórych to może być niepotrzebne. Dla mnie to jest strąbiste, bo mam takie osobno nagrywający głos, gdzie nie muszę, nie jest to jakby już złączone w OBS-ie. I dla mnie to jest jakby to już zarobić z tego i nie będę kochał szczerze, bo dla mnie coś takiego, no to jest takie wow, zarobić to, bo to ja mam tu, miałem tu kościoła, kurna. No to brawo, ja miałem kości, no. Jakby szczerze, teraz nie wiem. Jakby to chciał, no to by sobie zakupił ten program. Jak dla mnie to to jest coś zarobistego. I teraz wolę nawet tak nagrywać z tym programem, bo czuję tą taką bezpieczną strefę, że Jezu, jak mi mam straszną, ja pinkole. Typie. Nie pozwalaj sobie, okej? Okay? No, na straszenie mnie. Zaraz tutaj wylądujesz. I to chyba był drugi. Nie, albo wyszedł. Nie wiem, już sam wiecie? Ja już sam nie wiem. Bo niedługo nam się zbliża już nieoczekiwanym, że koniec odcinka. Niestety. I no. No to 5 sekund niecałe? No.
Niecałe 5 sekund. No jest trochę przejściem, ale to co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się.